Chciałam się odnieść tylko do problemu głosowania korespondencyjnego, ponieważ wbrew temu, o czym mówił tutaj pan poseł Woźniak, jest to bardzo istotny problem konstytucyjności. Mianowicie projekt jest bardzo niebezpieczny, dlatego że narusza podstawowe standardy i wartości dotyczące wyborów, a przede wszystkim zasadę konstytucyjną bezpośredniości wyborów oraz zasadę tajności wyborów, tworząc bardzo realne zagrożenie odtajnienia głosu w drodze do wyborczego pudła i zagrożenie sfałszowania w tym czasie głosu. Nie może tutaj być ceną za powszechność, za powszechność nie można zapłacić każdej ceny, to znaczy ceny łamania innych zasad, właśnie o których mówiłam, bezpośredniości i tajności. Głosowanie korespondencyjne poprzedzone jest udostępnieniem pakietu wyborczego, co oczywiście tu ktoś zwrócił uwagę, stworzy na pewno zjawisko handlu tymi pakietami, głosami i stworzy groźbę skupowania nawet w dużych ilościach, co w Polsce jest bardzo realne, dlatego że może te głosy skupować od tych 46% osób, które zwykle nie chodzą na wybory, a za piwo albo 50 zł swój głos odstąpią i może to dotyczyć kilku do kilkunastu procent głosów, co już może zaważyć na wyniku ostatecznym głosowania. Akt wyborczy, jeśli przyjmiemy właśnie korespondencyjne głosowanie, właściwie naruszy czy odbierze głosowanie uroczysty charakter i to jest tak, jak tutaj podkreślano, właśnie święto demokracji i zbliży taki sposób głosowania do banału przesłania PIT-u drogą pocztową. Wydłuży ten tryb korespondencyjny głosowanie i zostawi na wiele dni i spowoduje, czyli da czas jakby na manipulację wynikiem wyborów. I choćby z tych powodów, o których tutaj mówiłam, propozycje Platformy są sprzeczne z konstytucją, naruszają podstawowe zasady głosowania, a argument powszechności nie jest jakby najważniejszy i tutaj możliwość manipulowania jest znacznie większa i państwo no nie możecie tego po prostu w taki sposób procedować. Dziękuję bardzo.